Witam. Często są takie pytania, jak wygląda obsługa techniczna codzienna przy koparce ładowarce. Pokrótce postaram się o tym Wam opowiedzieć teraz. Przede wszystkim codziennie przed rozpoczęciem pracy teoretycznie powinien operator wykonać obsługę techniczną codzienną. Wiadomo, że Wy pytacie bardziej pod kątem egzaminu niż pod kątem, żeby to robić codziennie. No i na egzaminie co by było sprawdzić warto? Na pewno można tutaj zacząć od osprzętów, czyli przy osprzętach sworznie, czy są zabezpieczone, czy się nie wysuwają, czy nie jest popękana łyżka, czy przewody hydrauliczne są w dobrym stanie, czy nie ma przecieków. Można było wspomnieć o kołach. Koła muszą być dobrze dokręcone, jeżeli chodzi o szpilki. Opony nie mogą być popękane, nic nie może być wbite w oponę. Jeżeli coś jest wbite, to się nie wyciąga, bo może rozerwać oponę, co się może skończyć bardzo źle. Na pewno trzeba sprawdzić, czy jest paliwko. W tym modelu akurat zbiornik paliwa jest po tej stronie, ale nie trzeba zaglądać do zbiornika. Wystarczy, żebyśmy tutaj sprawdzili odczyt na wskaźniku poziomu paliwa. Z tej strony natomiast mamy zbiornik oleju hydraulicznego, wlew oleju hydraulicznego, wskaźnik poziomu oleju hydraulicznego. Poziom oleju hydraulicznego sprawdza się przy złożonym osprzęcie. Wtedy oleju jest więcej po prostu w zbiorniku. Z przodu maszyny jest chłodnica. Żeby się dostać do chłodnicy, trzeba otworzyć kluczykiem najczęściej atrapę. W starszych modelach to było na śrubkę. Ściągam atrapę i mam chłodnicę. No, chłodnicę w maszynie trzeba czyścić z racji tego, że pracują one w dużym zapyleniu. No i na dole widzimy akumulator. Akumulator też czasem egzaminator pyta, gdzie jest i tak dalej. No i tutaj właśnie pod tą atrapą, a przy akumulatorze w każdej maszynie znajdziemy główny wyłącznik prądu, czyli wyłączone, włączone zasilanie. No i po pracy pasuje go wyłączyć, żeby maszyna spokojnie przestała bezpieczyć, żeby się akumulator nie rozładował albo nie doszło do jakiegoś zwarcia. Dobra. Ja podniosłem osprzęt, żeby było wszystko widać, ale tak ogólnie trzeba podnosić, żeby wykonać to, co ja teraz zrobię. Nawet bezpiecznie jest nie podnosić. Jak już podnosicie, to pamiętajcie zawsze, żeby tą rozpórkę założyć na tłoczysko siłownika. Otóż strzeli przewód i osprzęt opada. Zamków nie ma, rozdzielacz działa nawet wtedy, jak maszyna jest wyłączona. Natomiast ja nie zamierzam wchodzić w ogóle pod osprzęt ani i tak dalej, więc sobie to oszczędzę tego. Dobra, co sprawdzamy przy silniku? Przy silniku na pewno, czy nie ma wody w separatorze wody. Separator wody ma zadanie oddzielić wodę od paliwka. W paliwku jest woda, dlatego że jak jest mało paliwa w zbiorniku, kondensuje się para wodna w nocy, czy w zimie po prostu po pracy, ścieka do paliwa i tam się robi. Oczywiście woda jest niszcząca dla układu zasilania, dla pompy i tak dalej, więc trzeba sprawdzić, czy tej wody nie ma. Jak jest, to spuszczamy, jest zawór spustowy. Nowe rozwiązania już mają też czujnik wody w separatorze. Jeżeli tam się pojawi woda, zapali się kontrolka, albo ma osobną kontrolkę separator, albo po prostu kontrolka od rezerwy paliwa. I to znaczy, że albo nie ma paliwa, a jak jest, no to znaczy, że jest woda w separatorze. Spust, tak jak mówię, tu trzeba dobrze dokręcić, żeby później nie było jakichś wycieków. Tu jest system odpowietrzania układu, tu jest jeszcze pompa ręczna, czyli mam tutaj śrubę odpowietrzającą, pompą ręczną tłączę, jeżeli mi się skończyło paliwo, na przykład mogę sobie odpowietrzyć. Mamy płyn chłodzący. Płyn chłodzący jest minimum, maksimum, oczywiście powinno być maksimum, albo przynajmniej w minimum się mieścić. Płynów hamulcowych nie znajdziemy w nowszych rozwiązaniach. Ta maszyna bierze płyn hamulcowy, pobiera ze zbiornika oleju hydraulicznego po prostu. Producent to wycofał, te zbiorniki, dlatego że dolewali zwykłych płynów, a tam zawsze pracował olej hydrauliczny. Jak się wlało zwykłego płynu, to niszczyło hamulce w moście, koszty naprawy bardzo duże. Więc teraz raczej tych zbiorniczków płynu hamulcowego nie spotkamy, przynajmniej w tych modelach. No i bardzo ważne i bardzo często oczywiście pytanie, jak sprawdzić olej silnikowy. Olej silnikowy sprawdzamy tu na magneciku. Jest tam minimum, maksimum. I sprawdzamy na zimnym silniku, co najmniej 10 minut, żeby postała maszyna, a najlepiej poprzestanej nocy po prostu. Za mało to dolewamy tu i sprawdzamy, żeby też nie przelać, bo za dużo też niedobrze smearingi wysadzi. Też niedobrze. Natomiast bardzo częstym pytaniem jest jeszcze, jak sprawdzić olej skrzyni biegów. Olej skrzyni biegów to jest maszyna, przypomina, z napędem hydrokinetycznym, czyli olej ze skrzyni biegów jest pobierany przez przekładnię hydrokinetyczną, przez zmiennik, więc jak nie ma go w skrzyni, nie ma go w zmienniku, no to znaczy, że maszyna nie jedzie,
a jak jest go niewystarczająca ilość, to będzie dużo słabsza niż powinna być. Jak się sprawdza? Tak jak tutaj jest na naklejce pokazane, czyli po zatrzymaniu silnika w ciągu 20 sekund trzeba sprawdzić, czy jest olej w skrzyni. Czyli silnik powinien chodzić co najmniej 5 minut, żeby przekładnia pobrała olej ze skrzyni. Jak się przekładnia napełni, stan oleju w skrzyni jest faktyczny. Wtedy gasimy silnik, wychodzimy, wyciągamy bagnecik, przecieramy, wkładamy, no i wtedy sprawdzamy, czy jest poziom oleju. Czyli mniej więcej na to powinno zająć 20 sekund. To nie to, że trzeba wyjść, jak widzimy wcześniej, czekać, aż minie 20 sekund sprawdzić. Nie. To jest to tak obliczone, żeby w ciągu 20 sekund operator był w stanie zgasić, wyjść z maszyny, wyciągnąć bagnet, włożyć. Tak, no i tutaj jeszcze w niektórych maszynach mogą być paski klinowe. Tu jest akurat już wieloklinowy napinacz automatyczny. Więc tutaj nie trzeba sprawdzać napięcia, no można sprawdzić stan tego paska, bo już jak jest stary, to do wymiany. Aha, tutaj jeszcze, jeżeli oleju było za mało, to trzeba go dolać. I też jest takie pytanie, jak się dolewa oleju? Dolewa się przez bagnet. W niektórych maszynach możecie spotkać z tym, że olej się sprawdza podczas pracy w skrzyni biegów, podczas pracy silnika po prostu. Ale większość producentów idzie, żeby po zgaszeniu. Chodzi o to, żeby tak czy inaczej, zasada jest taka, przekładnia musi wziąć olej dopiero wtedy, co sprawdzam. No i jeszcze możemy zobaczyć, co jest z drugiej strony maszyny. No z tej strony silnika nie ma za dużo rzeczy do sprawdzania. Można sprawdzić właśnie ten pasek, czy nie jest zniszczony. Można sprawdzić, czy nie ma przecieków na turbosprężarce. A poza tym nic tutaj takiego nie ma. Tutaj jest jeszcze filtr powietrza, tu on ma czujnik, jak widzicie to jest ten czujnik, który no, spowoduje, jeżeli jest zatkany ten filtr, on sobie mierzy ciśnienie przed za filtrem, jeżeli jest zatkany, no to po prostu zapali nam się kontrolka od tego. Filtr można też sprawdzić po prostu przez wyciągnięcie, można go czyścić. No, producent wskazuje, żeby co 3 czyszczenia zewnętrznego filtra wymienić raz wewnętrzny, bo tam filtr jest 2. Czyścimy zewnętrzny 3 razy. Ciśnienie, 1 atmosfera, dmuchamy od wewnątrz na zewnątrz. Po 3 czyszczeniach takich wewnętrzny się raz wymienia. No i tutaj przy osprzęcie koparkowym to zawsze trzeba popatrzeć na to miejsce, czyli to jest mechanizm obrotu osprzętu, gdzie jest dużo przewodów, gdzie one pracują, gdzie przesuwamy, czy nie ma tu przecieków. No i tak na cały osprzęt, czy nie ma pęknięć, czy nie ma przecieków. Łyżka, sfożnie, czy są zabezpieczone. A czasem się tak dzieje, że sworzeń się odbezpieczy. Szczególnie jak się wąską łyżką pracuje, zabezpieczenie ziemia może odbezpieczyć, jeżeli jest oczkowe i może wypaść. W kabinie na pewno trzeba sprawdzić światła, szyby, lusterka, no i przyrządy kontrolno-pomiarowe. Po przekręceniu kluczyka kontrolki nam pokażą, powinny się zaświecić wszystkie, które są, to znaczy, że są nieprzepalone żaróweczki, a po odpaleniu powinny zgasnąć. Tu jest tak zwany daily check, czyli kontrola dzienna. Jeżeli coś jest nie tak, tam się wyświetla informacja, żeśmy uzupełnili jakiś płyn i tak dalej. Chłodzący, hamulcowy, hydrauliczny, ciecz chłodzącą, tak to już mówię. Ale tu jest wszystko w porządku. Paliwko, obroty, zegar, temperatura silnika. No i to by było pokrótce wszystko. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Pozdrawiam.